Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór, jesteśmy, jesteśmy Karolina Opolska. Zapraszam na studio wyborcze. Co za dzień. To miał być spokojny dzień. I zastanawialiśmy się tutaj nawet z Markiem Sekielskim, czy Państwo przyjdą nas oglądać, skoro jest mecz polskiej prezentacji, podobno ważny, ja nie wiem, ja się kompletnie nie znam. A tu się okazuje, że zrobił nam się po prostu super wtorek, albo wielki wtorek, bo w końcu wielki tydzień w polskiej polityce. Dlatego mam super gościnie, Agata Szczęśniak Okopres. Dzień dobry, dobry wieczór. Paulina Kieszkowska inicjatywa Wolne dzień Sądy. Dobry. I mam nadzieję, że moje nasze państwa przede wszystkim rozmówczynie wytłumaczą nam trochę, co się dzieje. Jesteśmy oczywiście na żywo, więc jeśli mają Państwo pytania, komentarze, uwagi, to zachęcam, będę wyszukiwać na czacie i przekazywać. No dobra, to zacznijmy, tak myślę, chronologicznie od rana. Chwilę po godzinie 10 media obiegł dramatyczny tweet, a właściwie. Iksnięcie Patryka Jakiego, który napisał dokładnie tak. Dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara służby włamały się do domu Zbigniewa Ziobry, wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia, nie było nawet próby kontaktu, przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany, to było jednak celowe gangsterskie działanie. To najpierw chciałam zapytać Agatę, co takiego właściwie się wydarzyło? O czym bo to, co pisze Patryk, Jaki brzmi przerażająco? A co się stało? to uh. uh. się stało <laughs> dziś rano. Stało? To już o szóstej rano, dopiero jednak o 10 się o tym dowiedzieliśmy mm -hmm. dzięki. Temu e, tak. temu do, Dobrze poinformowanemu Patrykowi tak. Jakiemu, który w ogóle jest dobrze poinformowany, bo nie dość, że w tej chwili zastępuje Zbigniewa Ziobrę e, jako szef partii Suwerenna Polska, dalej Solidarna Polska, e, no to jeszcze informuje regularnie o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry, e, no i teraz poinformował o tym, co się wydarzyło w domu Zbigniewa Ziobry. No ja tam nie byłam, nie miałam też prywatnego drona, który by tam latał, więc... Ale był e... pewien dron, który tam latał. Tak, był pewien dron, który zresztą stał się przedmiotem sporu przed chwilą w, w stacji TVN24. Pan Arkadiusz Mularczyk robił zarzut właśnie tej stacji, że nie pokazywała tego, co się działo w tym domu, że tylko Telewizja Republika jako jedyna puściła tam drona. No a jednak media inne też relacjonowały to, co tam się działo. Ale oczywiście no właśnie, nie w momencie. To się, to się nie w momencie tego wejścia. No to, co wiemy, to wiemy z. Hmm, no, na przykład od prokuratury, na przykład od rzecznika prokuratury Przemysława Nowaka, które no, zaprzecza temu, co, co mówił Patryk Jaki faktycznie weszli funkcjonariusze. Wcześniej jednak był kontakt z rodziną Zbigniewa Ziobry, nie z samym Zbigniewem Ziobrą i to powiedział rzecznik prokuratury. Była próba też to, to pewnie Paulina Kieszkowska knapik tak. lepiej opowie, hmm. jeśli chodzi o tą próbę no, skłonienia do towarzyszenia funkcjonariuszom kogoś związanego z rodziną. Na to nie został wyrażona zgoda, nikt taki się nie pojawił, ale była tak zwana osoba przysposobiona, jeśli dobrze to relacjonuję, więc ktoś tam jeszcze był obecny poza funkcjonariuszami. Rzecznik prokuratury tłumaczył, że no to nie jest tak, że można było uprzedzić wcześniej Zbigniewa Ziobrę, bo on jest jednak ważną postacią w tej, no w tej całej aferze, którą bada w tej chwili prokuratura. Okopres też pisało dzisiaj Marusia Jałoszewskim, Maria Pankowska, że on jest jedną z osób, która, którą jest zainteresowana prokuratura. Więc, w ogóle, taka procedura, jak rozumiem, mm. co pewnie Paulina za chwilę opowie, żeby uprzedzić Zbigniewa Ziobry, że do no niego to teraz właśnie zapytam. Tak. No i, no i wchodzą funkcjonariusze, rzeczywiście, ponieważ nie dostali kluczy, bo była też prośba z tego, co mówił rzecznik o te klucze, nie dostali kluczy, więc rzeczywiście się no, można powiedzieć, że włamali, można powiedzieć, że otworzyli e, takimi środkami, jakie mieli do dyspozycji drzwi. Rzecznik zaprzeczył temu, żeby tam były wybijane jakieś okna. To rzeczywiście brzmi dramatycznie, ubarwia bardzo tę e, no, całą opowieść Patryka Jakiego. No, natomiast prokuratura twierdzi, że do czegoś takiego nie doszło. No i e, Szukali dokumentów, prokuratura twierdzi, że nie wszystkie dokumenty, wbrew temu, co mówi Patryk Jaki i co mówią inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, że nie wszystkie dokumenty dotyczące e, tych spraw związanych z Funduszem Sprawiedliwości, które prokuratura bada, nie wszystkie są w ministerstwie. E, jest podejrzenie, że niektóre z nich, Zbigniew Ziobro, przechowywał u siebie w domu. No mieliśmy który, prokuratora, który dokumenty przechowywał w garażu, więc no, można mieć różne podejrzenia. I, tak, tak. No i e, jak rozumiem. E, Dokonali części przeszukań. Trwało to wiele godzin, no bo też, jak sądzę, są dokonywane jakieś mhm. czynności, spisywane to, co tam się dzieje, ale nie we wszystkich pomieszczeniach. I też o tym mówił rzecznik prokuratury, że czekają na kontakt, na zgodę, na wejście do jakiejś części pomieszczeń w tym domu. Wydaje mi się, że to jest mniej więcej. To co wiemy. Tak, no dobrze, to teraz, Paulina, gdybyś mogła mi powiedzieć, no bo te główne pretensje, które wyrażają politycy suwerennej Polski, co ciekawe, raczej suwerennej Polski, politycy Prawa i Sprawiedliwości są nieco bardziej wstrzemięźliwi w tym mm. oburzeniu. No to są pretensje Ten wątek właśnie. wątek polityczny możemy potem Tak, oczywiście, oczywiście. Mamy mnóstwo czasu, mam nadzieję, że zdążymy wszystkie wątki omówić. Na przykład Michał Wójcik pisze, że prokuratura nie szukała kontaktu z ciężko chorym ministrem wyłamano drzwi, to przestępstwo. Sebastian Kaleta pisze o włamaniu do domu. Przeszukaniu u teściów, odebraniu dzieciom tabletów, a ziobro nieobecne z uwagi na leczenie. Przede wszystkim mnie się to, mnie na taki zdrowy chłopski rozum, wydaje nielogiczne, że jeśli mamy kogoś, kto no jest jakieś podejrzenie, że może coś w tym domu ukrywać, no to uprzedzanie go o tym, że szykuje się przeszukanie, jest bezcelowe, bo wtedy właśnie daje się czas na to, żeby te ewentualne dokumenty czy inne dowody w sprawie schować jeszcze bardziej. Tak, absolutnie macie rację. To jest wszystko jakieś odwrócenie pojęć i dowód na to, że prawo miało dotyczyć nie ich. To znaczy, cała konstrukcja prawa karnego miała się stosować do tych, którzy nie wiem, latali z flagą LGBT albo kogoś, kto miał marykę albo coś takiego, bo Kedżową. wchodziło się tak, no, wchodziło się do ludzi po prostu o szóstej nad ranem bez, bez problemu, kiedy było to związane z, z ich pojęciem to należy ścigać, mm -hmm. tak? I całe reformy, które wprowadzono, deformy właściwie, i kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego i przejęcie wszystkich sądów i przejęcie prokuratury miało na celu to, żeby ci wszyscy panowie nie odpowiadali nigdy za nic. I teraz powstaje szok poznawczy, ponieważ zastosowane do nich zwykłe procedury Przesłuchania, o którym oczywiście się takiego y, człowieka, którego, do którego lokalu ma być wejście, no, nie uprzedza w rozumieniu proszę pana, szanowny panie, będziemy wtedy i wtedy, bo to traci w ogóle walor. Zdobycia materiału dowodowego, tylko w, jest na to procedura w kodeksie karnym, kto ma być przy tym, protokół, czy to ma być prokurator, czy policja, różne są sytuacje i po prostu się odbywa przesu, przeszukanie danego lokalu, po to, żeby zdobyć dowody w sprawie, która trwa. Oczywiście wtedy, kiedy potencjalnym podejrzanym jest poseł, żeby móc mu postawić zarzuty, będzie trzeba uchylić mu immunitet, natomiast samą tę funkcję przeszukania, aby zdobyć dowody, można jak najbardziej. Wobec takiej osoby wykonać. W związku z tym te, to lamentowanie o konstytucji, o neo, że neoprokuratorzy, to jest w ogóle kradzież pojęć, które zostały wykształcone przez te parę lat przez środowisko obrońców praworządności, które pokazywało, że właśnie te wszystkie zmiany yy, i kodeksów, i, i, i sposobu postępowania yy, szyte są po to, żeby ścigać przeciwników, a nie żeby osoby z tego obozu były były przedmiotem postępowania karnego. Teraz, o co w ogóle jest sytuacja, cała ta no tak. afera? O to, że po prostu obsiedli oni Fundusz Sprawiedliwości, co jest wyjątkowo obrzydliwe, bo jest to fundusz, który złożony jest z zasądzonych kar wobec przestępców i ten fundusz ma służyć ofiarom przestępstw. I teraz okazuje się, że przez te wszystkie lata po prostu on był szargany jak jakaś no szminka wydawany na jakichś przedzi przedziwnych egzorcystów od salce Sonu albo jakichś innych w ogóle podejrzanych, yy, kolesi, którzy w ogóle nie przechodzili, nie przeszliby, nawet by się nie znaleźli blisko jakiegoś yy, konceptu, wspierania yy, os osób, które są ofiarami przestępstw. Po prostu była to wielomilionowa. Kasa, którą rozszarpywano na wszystkie strony. I teraz jest postępowanie karne, które zmierza do tego, żeby ustalić, co się z tymi pieniędzmi stało. To są pieniądze, które kodeks postępowania karnego przeznacza dla jakiegoś celu, a nie dla celu Solidarnej, Suwerennej, czy jakby ja ją tam zwał: Polski, a nie kogokolwiek, kto pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Więc mamy gruby problem prawny. Aberracji całkowitej, która miała miejsce w Ministerstwie Sprawiedliwości i na to jest raportniku, i naprawdę obezwładniające dane, na, dla kogo te pieniądze szły, na jakie inicjatywy to szło, w jak całkowicie luźnej procedurze, jak uznaniowo, jak jacyś zupełnie nieprzygotowani merytorycznie ludzie oceniali te wnioski. No po prostu to był skok na kasę, tak? I teraz po prostu jest prowadzone śledztwo. I, i, I zbierane są dowody, i, i tylko tyle, nic więcej. Tak? Więc cały ten lament no jest po prostu bez sensu. Oczywiście politycznie ja to rozumiem, ale prawnie biorąc, no po prostu jest to jakieś działanie prokuratury. Oni są też w szoku, że ta prokuratura nie jest już ich, bo przecież próbowali ją zabetonować na 15 piętrach i jakby konstrukcjach prawnych, tak? Miał być prokurator krajowy, który miał do końca świata pilnować, mm -hmm. żeby nikomu... No zresztą już nie mam tych wszystkich tweetów zachowanych, bo szczerze mówiąc już mi się nie chciało, ale tam oczywiście przewijał się ten wątek, że ten prokurator krajowy to jest cały czas Dariusz Barski, a teraz jakieś neo-prokuratorów -prokurator, i to w ogóle wszystko jest kpina. Nie no, oczywiście to jest jakby próba odwrócenia kota ogonem, bo mamy w Polsce w tej chwili... Przeciwko Polsce, czyli przeciwko Ziobrze i tej ekipie prawie 100 wyroków europejskich trybunałów, punkt po punkcie pokazujących, że zarówno te zmiany w sądach, jak i zmiany w prokuraturze były absolutnie bezprawne i zmierzały do tego, żeby istniała władza, która nie podlega w ogóle prawu, czyli w zasadzie system autorytarny w 100%, tak? kiedy nie można rozliczyć prawnie tych, którzy są władzy. I to się po prostu nie udało, no bo jednak fiknęliśmy znacząco jako obywatele. E, właściwie nawet bardziej obywatele niż politycy, prawda? E, i, I jest szok poznawczy. No ale no, trudno no, niech oni się bronią, a może nie mieli z tym nic wspólnego, a może nie wiedzieli, a może ten pan od Salcesonu miał rację i pomagał wszystkim znakomicie. No będą w sądzie udowadniać, że, że te 100 milionów na egzorcystę po, pomogło ofiarom przestępstw. To, to, o, jak to właśnie, tu ja znaczy, chciała wam coś przeczytać. Zaraz, tak, zaraz przeczytasz, tylko ja muszę powiedzieć, że to w ogóle nie jest żadna metafora ani y, żadne uogólnienie. Naprawdę <grym> jest ksiądz, on jest chyba w tej chwili już Michał O, prawda? Tak, tak, on jest mi Michałem o, Michał. o, choć niedawno jeszcze mogliśmy o nim mówić pełnym nazwiskiem. Ja nawet poświęciłam mu jeden z odcinków mojego podcastu Teoria Spisku, bo to był ksiądz egzorcysta, który faktycznie wyganiał demona wegetarianizmu z nieszczęsnej Niejedzącej mięsa dziewczyny za pomocą salcysonu. I to jest historia, którą on się chwali. Ponieważ podobno było to skuteczne. Skuteczny egzorcyzm. Proszę, Agato, oddaję ci głos. E, no właśnie, to z jednej strony mamy egzorcystę z Salcesonem, a z drugiej strony mamy te osoby, o które tak naprawdę chodzi w całej tej sprawie. I ja naprawdę chciałabym na chwilę przynajmniej sprowadzić to do, do ziemi, do ludzi, do realnych problemów, a nie do tego tej awantury politycznej. Jakiś czas temu Agnieszka Jędrzejczyk w OKO.PRES zrobiła wywiad z, Lid z Lidią Mazowiecką, prokuratorką w stanie spoczynku, która właśnie zajmuje się ofiarami przestępstw. I chciałabym, żebyście posłuchały tego fragmentu. E Agnieszka Jędrzejczyk mówi tak, napisała do waszej fundacji pomocy ofiarom przestępstw, ofiara przestępstwa, która nie miała za co kupić sobie jedzenia. I odpowiada Lidia Ma Mazowiecka. To był wstrząsający list i cytuję go. Chodzę czasem do ośrodka, ale raz są talony na jedzenie, a raz nie ma. Teraz nie było bardzo długo, więc się zapożyczyłam i nie wiem kiedy oddam. I dalej komentuje Lidia Mazowiecka. Ośrodek o którym pisze ta pani to jeden z 305 ośrodków pomocy pokrzywdzonym działających w ramach sieci pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Sieć jest finansowana z funduszu sprawiedliwości, który ma w dyspozycji ponad 350 milionów złotych rocznie. Ośrodek powinien więc dać jej je jej talon na jeden ciepły posiłek dziennie, ale jak sprawdziliśmy, nie mógł pomóc, bo nie miał pieniędzy budżet, jakim dysponował na taką ciągłą pomoc, nie wystarczył. A tymczasem fundacja Profeto, której prezesem był Michał O, ksiądz Michał O, dostała niemal 100 milionów złotych dotacji. Zresztą też Oko Perez, nie wiem czy ten temat znasz, bo chętnie bym cię o to zapytała. Oko Perez pisało o tym, że te pieniądze też jakoś tak dziwnie znikały z tej dotacji, nie wiadomo do końca co się z nimi działo. I ta dotacja była na budowę ośrodka dla ofiar mm -hmm. przestępstw, który miał się nazywać Archipelag, ale z tych planów to głównie ten archipelag miał być wypełniony studiami telewizyjnymi, studiami do podcastów, tak jakby Fundacja Księdza Michała O miała w planach y, jakąś taką ofensywę medialną wręcz. Tak, tak, no tak. Te ofensywa medialna, budowanie studiów telewizyjnych miało rzekomo pomagać ofiarom przestępstwa. Dość szczegółowo opisała e, u nas Maria Pankowska. Porecam e, serdecznie, jest to bardzo, e, powiedziałabym, Odjechana historia, gdyby nie właśnie to, że te pieniądze, które trafiły do owej Fundacji Profeto. 100 milionów to jest tak. niewyobrażalna 100 milionów, kwota. 100, 100 milionów 100 to jest złotych. kwota, za którą taki ośrodek, jak ten, o którym przed chwilą czytałaś, mógłby spokojnie karmić, myślę, przez długie lata tak. swoich podopiecznych. No ale niestety widocznie jego kierownicy nie mieli tak dobrych znajomości. Co ciekawe, ksiądz, to taka już zupełnie ciekawostka, ksiądz. Ksiądz Michał O nie został odnaleziony w zakonie sercanów, ale w hotelu, gdzie był w pokoju z. Osobą towarzyszącą, na bliską sercu może była ta osoba. No skoro ksiądz sercanin, tak, nie wiem, czy to tak się odmianie, odmienia, że to sercanin, to pewnie osoba towarzysząca. Ale jeszcze bliska chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Że to wszystko, cała ta polityka karna w całości była fikcją. Tak? To znaczy chodziło o utrzymanie władzy i rozdziobanie tych pieniędzy, bo zarówno ofiary nikogo nie interesują de facto i są tylko jakimś pretekstem raz czy drugi. A jak ofiara akurat nie jest z naszej bajki, to należy ją też zadziobać, bo przecież przypominam na przykład, że była orzeczona kara bezwzględnego więzienia dla osoby która zaatakowała osobę stęczową torebką po czym natychmiast zaczęło to atakować tę Tę osobę, która była poszkodowana, Chodzi o Marikę, tak. Marikę. tak. A, a druga sprawa, że polityka wobec, wobec przestępców czy skazanych była też absolutnie absurdalna. Zmieniono kodeks karny na wersję sprzed jakiejkolwiek cywilizacji prawa karnego i w ogóle wyrzucono na przykład założenie resocjalizacyjne dla kary. Tak? To jest na przykład działka, którą w tej chwili próbuje ratować. Marianna Eichhardt, która, która była z nami, a teraz jest wiceministrem sprawiedliwości, hmm. ona się zajmuje więziennictwem, bo to jest wszystko połączona polityka. Tak? W ogóle nie dbamy o to, co się stanie z przestępcami, jak wyjdą z więzienia. Nie dbamy o ofiary tych przestępstw. W samych więzieniach Chodzimy tylko, do jest taki, władzy i po prostu kradniemy wszystkie te pieniądze i koniec. I tylko o to chodzi. No to jest... Cały obraz tych kilku lat pokazuje, że o to chodzi. Za chwilę pewnie przejdziemy do sprawy. Mimicie. Prezesa Glapińskiego, czy miałby potencjalnie stanąć przed Trybunałem Stanu. Trybunał Stanu też jest w jakimś sensie podparaliżowany, ponieważ tam z kolei przewodniczącą jest podająca się za pierwszą prezes, pani, która nie jest tak naprawdę sędzią Sąd Najwyższego i jest jedna wielka fikcja stworzona po to, żeby cały ten układ nigdy, nigdy, przenigdy nie doznał normalnego prawa i jego skuteczności, tak jak ono jest uszyte dla wszystkich innych obywateli. Wspomniałaś o więzieniach, przypominam sobie jak rozmawiałam z Pawłem Moczydłowskim, byłym szefem więziennictwa, który mówił, że tak dramatycznej sytuacji, jaka jest w tej chwili w więzieniach, jeśli chodzi na przykład o e, liczbę e, więźniów na metr kwadratowy, że te więzienia są przepełnione, że nie ma mowy o czymś takim jak resocjalizacja, że wprost przeciwnie przestępcy, którzy trafiają do więzienia jeszcze bardziej się tam radykalizują, dlatego że więzieniami tak naprawdę w tej chwili rządzą e, no, tam panujące układy między więźniami, więc to, no, ale to jest obojętne. Pod... Wchodzić. To jest połączony mechanizm karania za, i w ogóle reagowania państwa na przestępczość, na ofiary przestępczości, gdzie w ogóle, jak widzimy z tej akurat konkretnej e, sytuacji związanej z Funduszem Sprawiedliwości, przy okazji której być może jakieś osoby dostaną zarzuty, wydaje się, że to jest bardzo prawdopodobne, zważywszy, co zostało już udowodnione przez NIK, e, i w śledztwach dziennikarskich, ponad wszelką wątpliwość, rozdrapanie tych pieniędzy. Zamiast wsparcia rzeczywiście um, ofiar przestępstw. Więc y, to jest jedna wielka, całościowa operacja paraliżu państwa prawa i zrobienia z niego takiej salcesonowej, jakiejś prześmiewczej opowieści. Tak? Ja się śmieję, ale ta historia naprawdę, naprawdę, no to nie jest to to, to to jest dramatyczne, no bo to jest kurczę, można powiedzieć, górnolotnie nasza ojczyzna, to tak? tu mieszkamy tutaj chcemy. Żyć, pracować, jakoś poważnie o niej myśleć. I mamy sytuację, w której coś takiego się dzieje wbrew no, podstawowej, podstawowym zasadom prawnym i etycznym. I, I jeszcze w dodatku, kiedy prawo reaguje na to, to robi się z tego zarzut y, polityczny. Tak? No, no po prostu, jeżeli ktoś defrauduje wafelka, to idzie siedzieć. No? Więc jeżeli ktoś defrauduje, 100 milionów złotych publicznych pieniędzy, no to sorry, no musi mieć sprawę karną. A jeżeli udowodni, że nie miał z tym nic wspólnego, to proszę bardzo, będzie uniewinniony. No. To ja warto wspomnieć tylko rzucać, jedno tak. zdanie, już cię puszczam, że to nie tylko Zbigniew Ziobro dzisiaj miał tę wątpliwą przyjemność, że jego nieruchomości zostały przeszukane, również policji, służba, właściwie nie policja, jako służba ABW pojawiła się w domach Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego. To wszystko są politycy w tej chwili suwerennej, wcześniej solidarnej Polski, z których większość Gdzieś tam przez Ministerstwo Sprawiedliwości w czasach rządów Zbigniewa Ziobry się przewinęła. Proszę, Agata. Mm -hmm. To ja bym dorzuciła jeszcze dwa, a może trzy wątki, bo um, dzisiaj jest też taki dzień dużej satysfakcji dla dziennikarzy. Bo różne redakcje pisały o tym, co się dzieje w Funduszu Sprawiedliwości od lat. Mhm. Ja jestem bardzo dumna, bo Kopres było jednym z tych, które pisało jako pierwsze o tym w ogóle, że na kwestie polityczne, na kampanie polityczne, na kampanie wyborcze idą te pieniądze. To w ogóle pisaliśmy jako pierwsi. To Sebastian Klauziński i Konrad Szczygieł. pierwsze tekst na ten temat napisali, zresztą byli nominowani za to w 2018 roku do nagrody Grand Press w kategorii News. Więc te, to, co tam się dzieje, było opisywane, dokumentowane raz, że przez dziennikarzy, przez wiele lat, w Oko Press, TVN24, w różnych innych redakcjach i było dokumentowane przez NIK były raporty szczegółowe, dokładne, pokazujące co tam się działo. Nic z tym prokuratura nie robiła. Ach, Leżało... Trudno się i... dziwić. No trudno się dziwić, chociaż to jest taki śmiech przez, przez oburzenie. No bo... no, ale przypomnijmy wszystkim naszym słuchaczom i oglądającym nas, że połączono funkcję ministra z, z funkcją prokuratora generalnego, a następnie tak zgwałcono ustawę o prokuraturze, że właściwie Ziobro oso jako on, jako osoba mógł de facto palcem pokazywać, co się ma dziać w konkretnych postępowaniach, uzyskał również możliwość komentowania publicznie dokumentów, które są co do zasady niejawne, na przykład znane tylko stronom i absolutnie stał się po prostu królem słońce oskarż oskarżenia publicznego. No więc, i jakim cudem miałoby kiedykolwiek zapaść jakiekolwiek rozstrzygnięcie wewnątrz prokuratury, które by jego postawiło w stan oskarżenia? Po prostu było to strukturalnie wyłączone, i ten prokurator Barski miał być takim ostatnim korkiem, który tę brudną wodę jakby będzie trzymał mm -hmm. zamkniętą. Tymczasem okazało się, że tak nieudolni byli prawniczo, że nawet go źle powołali. W związku z tym yy, 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 minister Bodnar i ze swoją całą ekipą po prostu rozkminili to jak... jak Ale to było niesamowite. Nie pamiętam jak wszyscy się zastanawiali, że no teraz to będzie problem, no bo ta prokuratura krajowa jest taka zabetonowana i właściwie nic nie będzie można zrobić. Po czym okazało się, że tak była zabetonowana, że jednym oświadczeniem minister Bodnał, Bodnar ją rozbetonował. Mm -hmm. Ale to, bo to w ogóle Cała ta operacja niszczenia prawa przez te parę lat była robiona rękami kompletnych dyletantów prawnych. No, to, nie, to nie była taka walka żywiołów, nie wiem, pra, prawnicy lewicowi, prawnicy prawicowi. Nie, to, 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 to pokazują też promocje osób w ramach sądownictwa, jacy ludzie byli promowani. No. To, to była jakaś wendeta. Taka, taka szekspirowska wędeta Macbethów nad, 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 nad tymi, którzy rzeczywiście w swojej karierze gdzieś wyżej weszli. Tak? Mhm. Ludzi, którzy dostawali jakieś mierne stopnie w swoich ży, życiach szkolnych czy uniwersyteckich. Później ledwo zdawali egzaminy i, i później mieli wielki żal, żółć w sobie wobec tych, którzy, którzy byli merytorycznie przygotowani. I to jest wszędzie. To w prokuraturze miało miejsce Jacy ludzie byli promowani w sądach, i teraz stajemy wobec tego bezmiaru chaosu, i musimy bardzo inteligentnie przez to przejść. Myślę, że mister Bodnar i cała jego ekipa stara się to zrobić po mistrzowsku. no ale oczywiście to jest sytuacja całkowicie bez precedensu. Takie transitional justice to jest oczywiście znany fenomen w historii świata, prawda? Po różnych kryzysach, autorytaryzmach ma miejsce. Natomiast w ramach tego naszego takiego europejskiego cywilizowanego świata, to jest sytuacja całkowicie bez precedensu. Że rozmontowano prawo, a następnie jednak ostatnie jego tchnienie spowodowało, że wróciliśmy na tory jakiegoś, jakiejś struktury. I teraz no, ta, ta, ta jest reflux. Tego, tego, tego monstrum autorytarnego, no bo ono jest zdziwione. Bo, bo, no nie spodziewało się Nie nad tym pracowało, nie nad tym pracowało przez te wszystkie lata. No to Jak właśnie... to było, nie bądźcie fujarami, i, no teraz, i, jest zdziwienie, i teraz jest zdziwienie, że, to że zbigniew Ziobro są. się objawił, co ciekawe, dzisiaj pod swoim domem, co tym bardziej zaskakujące, że Patryk Jaki jeszcze dzisiaj mówił, że Zbigniew Ziobro ze swoim leczeniem przeniósł się za granicę, a tymczasem Zbigniew Ziobro wraz z żoną pojawili się pod domem. No i faktycznie Zbigniew Ziobro wygląda na chorego człowieka, więc myślę, że to Powinno uciąć te spekulacje, czy to jest ściema, mówiąc kolekwialnie, czy nie, ale no pojawił się, oczywiście wygłosił to wszystko, co mówili wcześniej w różnych mediach jego współpracownicy. Ale chciałam Cię, Agata, zapytać. Wspominałam o tym na początku, to znaczy to oburzenie, które się wylało głównie w mediach społecznościowych, ale też na przykład w takim medium jak Telewizja Republika, która tego drona wysłała i tam reporter próbował legitymować funkcjonariuszy ABW i dostać się na teren posesji Zbigniewa Ziobry. Ale to są politycy suwerennej Polski. Politycy prawa i sprawiedliwości raczej są dość wstrzemięźliwi. Dlaczego? To właśnie, to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, bo jak się spojrzy na Fundusz Sprawiedliwości z lotu ptaka, z lotu drona. drona, tak, to akurat myślę, że my to zauważymy, Telewizja Republika niekoniecznie, były takie dwa główne strumienie pieniędzy, które szły. Jedne to były na organizacje chrześcijańskie, ale takie skrajnie chrześcijańskie, no tu symbolem jest ten Salceson, ale tam była też Fundacja Lux Veritatis Ojca Rydzyka. No i jak wiemy, Zbigniew Ziobro i jego ministerstwo próbowało udowadniać, że w Polsce chrześcijanie są jakoś niesamowicie prześladowani. No tak, 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 były że... w ogóle ustawy Projekty tak, dotyczące tak. prześladowania chrześcijan w Polsce. Tak. Dokładnie. E, więc próbowali budować się w jakiejś takiej bardzo, e, no, wśród, ba, wśród skrajnych, zupełnie radykalnych środowisk katolickich i chrześcijańskich. Tam budować poparcie. No a z drugiej strony to są te wszystkie wozy strażackie, garnki. Zresztą dzisiaj pisząc taki tekst, który próbuje jakoś oddać sprawiedliwość tym wszystkim kolegom, dziennikarzom, którzy o tym pisali, jakoś tak z inter... Zrobiłam inwentaryzację tych rzeczy, które były kupowane z Funduszu Sprawiedliwości. Nie będę Państwa zanudzać, wymieniając wszystkich, ale, ale poza wozami strażackimi, sprzętem strażackim i czekami na zakup lekkich samochodów interwencyjno-gaśniczych, to były na przykład też piłki do gier ze zespołowych, paletki, rakiety, materace, worki pokserskie, kije, szpady, łuki, handle i szachownice, ponieważ w pewnym momencie Fundusz Sprawiedliwości miał taki sportowy skręt. Rys. Rys, tak. A potem, potem miał inny, i pojawiły się frytkownice, miksery, łodziarki, stoły, krzesła, namioty, Uśmiechanie się do wiejskich, tak. A na samym końcu pojawiły się nieruchomości i prowadzenie prac budowlanych. Już w ostatnim etapie. Tak, tuż przed wyborami w 2023 roku, czyli tymi ostatnimi Zbigniew Ziobro ogłosił jeszcze jeden konkurs, gdzie można było za nieruchomość zapłacić czy kupić. Więc to już taki był w ogóle fundusz ubezpieczeniowy właściwie mm -hmm. dla tych organizacji. Ale czyli pierwszy strumień to ten katolicko-chrześcijańsko, jakiś skrajny, a drugi to właśnie te koła gospodyń wielkich Strażacy i tak dalej, bo to był po prostu fundusz wyborczy. Jak pamiętamy Solidarna Polska, wtedy jeszcze potem suwerenna, dostała zaskakująco dużo miejsc w parlamencie. Tak, Prawo i Sprawiedliwość było zdziwione i niezbyt zadowolone niezbyt z tego, zadowolone. jak silna okazała tak, się w tej, tej kadencji. Dużo wtedy kłopotów Solidarna Polska. dla Prawa i Sprawiedliwości. No i Zbigniew Ziobro próbował jakoś umocować tą swoją partię, jakoś ją gdzieś zaszczepić w dołach tak zwanych, gdzieś w społeczeństwie, w gminach. I do tego wykorzystywał Fundusz Sprawiedliwości. I właśnie dlatego dawał różnym małym społecznościom, małym organizacjom pieniądze. Tam, dokładnie tam, gdzie byli jego ludzie, gdzie oni kandydowali. Jest taka sprawa, którą też opisaliśmy w Okopres, e, kiedy Michał Woś kandydował w 2018 roku, wtedy były wybory mm. samorządowe, e, do Sejmiku Śląskiego. No i tydzień przed wyborami zjeżdża Zbigniew Ziobro z, Cezarą, z Cezarem Pazurą i ogłaszają fundusz mm -hmm. e, taki bezpieczeństwa, gdzie były roz, rozdawane kamizelki e, odblaskowe. Bardzo słusznie. Tak, trzeba dbać o bezpieczeństwo, ale akurat dokładnie tam, gdzie startował Michał Woś. Zupełny przypadek. Tydzień przed wyborami. Tak, kompletnie, kompletnie przypadkowo startuje ten program. Michał Woź dostał się do tego Sejmiku, został. No dobra, ale i co z tym prawem i sprawiedliwością, które teraz nie stoi murem, nie ma murem za ziobro, jak było murem za Kamińskim i Wąsikiem? No to tak, po pierwsze no to jest zadawniona sprawa, to jest właśnie to, że e, tych konfliktów tam między suwerenną polską ziobrystami a prawami sprawiedliwością było mnóstwo e, przez te wszystkie lata. One też wybuchły w ostatnich dniach przecież. Przecież tak. mieliśmy wielką pasożytniczą aferę. Kiedy Zresztą to... wywołaną trochę przez Patryka Jakiego, jego wypowiedź na jakimś spotkaniu wyborczym? Tak, tak. Potem odwinął się Michał Dworczyk, mówiąc o pasożytniczym układzie. No i potem zrobiła się, się z tego awantura, mówił przemysłowczarny o studzeniu głów czapkami. Ktoś mówił o krótkich spodenkach. Dużo osób mówiło o krótkich się spodenkach. miały te krótkie spodenki. Białe. Tak, tak, tak. Dzisiaj, co ciekawe, Mateusz Morawiecki bardzo niedawno zabrał głos w tej sprawie, milczał właściwie przez cały dzień. Myślę, że bardzo go ucieszyły kłopoty Zbigniewa Ziobry. I myślę, że przez część Prawa i Sprawiedliwości to zostało za rzeczywiście odebrane no, z taką odrobiną satysfakcji, że no, jednak Ziobro, który tam sobie hasał i który na przykład Mateuszowi Morawieckiemu jednak sypał piasek, stopując KPO na przykład, no to dobrze, że zostanie mu przytarty nos. Ale. No, ale na przykład no może też się spodziewa, może też się spodziewa a reszta swoich kłopotów. No no bo wszyscy zapowiadali zapowiadane te platformy, że to jest dopiero początek zatrzymań. Zresztą te zatrzymania dzisiejsze, to tam jeszcze polityków nie było. Najpierw były przed południem cztery osoby, w tym nasz ulubiony ksiądz Michał o, od, od Salcy Sonu. Potem po południu y, podobno piąta osoba, ale tam nie ma polityków. Czy my się doczekamy zatrzymań? Doczekamy, tak brzmi może nie najlepiej, ale czy politycy również mogą się spodziewać tego, że te zatrzymania, Ania będą dotyczyć Znaczy, oczywiście, ci... jeżeli to mówimy o posłach, no to tak jak mówiłam, musi być no, immunitet, tak. immunitetu, ale y, nie jest ono on możliwe, że jest, jest większość do tego, do tego i żeby właśnie to zrobić. Właściwie wszyscy ci, którzy mieli dostęp do, do publicznych pieniędzy, no, widzimy dziedzina po dziedzinie, co się z nimi działo, tak? I, y, Morawiecki, covid, jakieś te wszystkie przekazania pieniędzy też poza systemem z KPRM-u, w NBP-ie, w Ministerstwie Kultury, no wszędzie gdzie właściwie coś się człowiek nie, nie przyjrzy jakimś newsowi czy otworzy gazetę rano, no, no, okazuje się, że, że z tymi naszymi podatkami działy się jakieś niestworzone rzeczy i były Aberracyjnie yy, źle wykorzystywane, czy wręcz kradzione. Wszystko w tym właśnie układzie, w którym oni uważali siebie za. Immunizowanych na potencjalną odpowiedzialność. I szykowali sobie takie, takie właśnie wentyle braku tej odpowiedzialności w różnych, właściwie to był taki leitmotiv różnych działań, że na przykład jak COVID zabrał ludziom różne działalności, zakazał różnych rzeczy, to Ciach do Trybunału zaskarżył Morawiecki przepis z kolei prawa cywilnego, który mógłby spowodować, że będą odpowiadali za szkody tych. Wszystkich przedsiębiorstw czy, czy firm. Więc to, to cały czas jak my prawnicy widzieliśmy po prostu jak na takiej mapce się te, tego układu prawnego, który jest pewnym zamkniętym konceptem, w którym ci, którzy dostają władzę, jednak są z niej rozliczani, jak są wyłączane te wszystkie check and balances. I tak jak mówiła mm. profesor Łętowska. Prąd może płynąć już tylko w jednym kierunku, czyli do przeciwników, natomiast on nie może popłynąć, nie może uderzyć tych, którzy ten system petryfikują, zabetonowują, tak żeby ich nie dotyczył. Więc mi się wydaje, że cała reszta tych ludzi z pierwszych stron gazet, którzy mieli wpływ na publiczne pieniądze i to w wielkiej, wielkich sumach, po prostu też jest ostrożna w wypowiadaniu się, no bo nie wiedzą, kiedy będą, może sami, przynajmniej w roli świadków, tak. No dobra, a co teraz dalej, jeśli chodzi o takie postępowanie po tym, jak doszło do tych przeszukań yy, dzisiaj rano, co dalej będzie się działo? Co powinno się dalej dziać? No i to, to powinno stanowić źródło dowodu. Będzie jakaś analiza tego, co zostało zebrane, a następnie w normalnej procedurze no, powinny być postawiane zarzuty. Teraz, żeby wobec polityków, którzy zasiadają w, w jakichś organach, no, na przykład są posłami, no to żeby Prowadzić skutecznie postępowanie karne, trzeba im uchylić immunitet, co się może zdarzyć, no bo jest na to większość. Mm -hmm. I koniec, no i nie wiem dokładnie, jakie tam można postawić im zarzuty, znaczy na pewno y, 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 przepisy karne dotyczące no, sprzeniewierzenia albo może wręcz y, y, kradzieży. Nie wiem dokładnie, jak prokuratura będzie chciała to prowadzić. Czy to były przestępstwa urzędnicze, no bo ci, co byli urzędnikami, to jeszcze mogli popełnić te przestępstwa w formie po prostu. Jakby yy, nadużycia swojej funkcji, a niektórzy po prostu kradli. tak? No więc yy, mogą tam być, może być też zbieg, tak zwany zbieg norm, to znaczy po prostu dana, dane działanie może się okazało okazać jako spełniające kilka typów przestępstw. Prawda? A jeszcze potem się może mm -hmm. okazać, że oni działali wszyscy wspólnie w porozumieniu, co jest jeszcze wyższą kwalifikacją prawną do, 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 do orzeczeń karnych. Ale oczywiście to wszystko potrwa lata. Tak? To znaczy od tego dzisiejszego momentu nie dowiemy się za miesiąc czy za dwa, że ktoś został skazany czy nie. No bo rzetelny proces karny musi trwać, muszą być przesłuchani wszyscy świadkowie i tak dalej. Nie zakładam, żeby ktokolwiek miał y, 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 takie, takie, tak, tak, taki plan, żeby te sprawy nie toczyły się w normalnym, przejrzystym procesie. Rzecz no przecież nie, uważam, na przykład, że na pewno będą pod... Jupiterami i będą się toczyły jak najprzejrzyściej możliwie. No, to toczy no, się komisja też śledcza, 90. dlatego że przecież komisja dotycząca Pegazusa tak naprawdę zahacza o temat Funduszu Sprawiedliwości, bo to z Funduszu Sprawiedliwości no tak, no był wątek. finansowany, przynajmniej częściowo zakup Pegazusa. I trochę dzięki temu, tutaj w cudzysłowie, dowiedzieliśmy się o Pegazusie dość szybko, bo te faktury przechodziły przez Najwyższą Izbę Kontroli, bo faktury z Funduszu Sprawiedliwości przechodziły przez Najwyższą Izbę Kontroli, a gdyby Pegazus był finansowany całkowicie. Z funduszu operacyjnego CBA, no to prawdopodobnie też byśmy się o tym dowiedzieli, ale, ale, później. ale nieco później mhm. niż się dowiedzieliśmy. Mhm. Ja, ten... ja bym jeszcze Proszę, chciała o tych ewentualnych scenariuszach politycznych tu powiedzieć, bo to, co pytałaś przed chwilą o Prawo i Sprawiedliwość, mhm. to napięcie Prawo i Sprawiedliwość, suwerenna Polska. no To jest bardzo ciekawe, jak dalej, im więcej będziemy wiedzieli, im więcej osób, osób będzie zatrzymanych, będą stawiane zarzuty. No, jak się będą zachowywały poszczególne frakcje w prawej sprawiedliwości i na ile to będzie generowało jedność w prawej sprawiedliwości, a na ile napięcie i będzie pogłębiało podział na frakcje. Zauważmy, że przy sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika był taki moment pewnej jedności wokół tych osób, chociaż też już tam można było zwrócić uwagę, kto się angażował, kto się nie angażował. Zresztą kto... w tej kto... scenie pod sejmem, tak. kto wpychał tak. kamistego i wąsika, a, tak. kto a kto stał komórką... z Tak i filmował, co się dzieje. Tak. I już wtedy dowiadywaliśmy się, że no jednak tak na początku trzeba ich było bronić, bo ktoś spośród nas został zaatakowany ale to jednak są ludzie, których nie do końca mamy zaufanie, nie wiadomo co oni robili, nie wiadomo kogo podsłuchiwali, więc tak naprawdę wcale nie było takiej ogromnej ochoty w Prawie i Sprawiedliwości, żeby stać mm -hmm. za nimi murem. No i teraz bardzo ciekawe, jak będzie w przypadku Zbigniewa Ziobry, czy tu będzie ten jeden front, czy jednak, no właśnie tak jak Mateusz Morawiecki, z pewną niechęcią na koniec dnia... Coś tam napisze, ale może w tę sprawę się za bardzo nie zaangażuje. No a trzecia sprawa, no to jest to, że no tak, teraz każdy może się spodziewać, że to na niego teraz padnie. I no, jeśli ja nie będę się solidaryzował z Ziobrą, to oni potem mogą się nie solidaryzować ze mną. Więc no lepiej myślę, trzymać sztamy. Tak, może lepiej trzymać sztamy, a może nie. No, Myślę, że to będzie bardzo ciekawa dynamika, też taka partyjna wewnątrz tego obozu dawnej władzy. To ja na chwilę oddam głos, głos naszym widzom, którzy są bardzo aktywni i bardzo licznie nas oglądają, za co serdecznie Państwu dziękuję. Mimo meczów, zresztą, jaki wynik? Jest jakiś wynik w ogóle? Jaki, strzeliliśmy jakąś bramkę, albo straciliśmy. Dzięki mam... meczowi właśnie może. Tak, ja mhm. przepraszam, się tak kompletnie nie znam na piłce nożnej, że nie będę udawała, że wiem o co chodzi. Tymczasem dostaliśmy naklejki, super naklejki od Piotra Wasilewskiego, od osoby pseudonimie Plan Przewiertów, od Jacka Konradskiego, od Kasi Biedroń, od Goś, Gosiek, to pewnie od Gosi i od Małej Cholery. Bardzo dziękujemy. Marek Wilczak, który pisze ciekawy skład olać mecz, popieram. Słuszna bardzo perspektywa. Zachęcam. Jeszcze do niedawna nie było bramy. Przepraszam. Martin Gwajhir pisze: Wchodził o świcie do Domów Wilk razy kilka. Pewnego poranka weszli do domu Wilka. Piotr Strychalski, który pisze, że immunitet nie dotyczy majątku, dotyczy osoby. Tak mhm. wynika z Konstytucji. To Paulina tak? właśnie o tym mówiła. Tak, tak. Mister Moriarty pisze, kto teraz jest Fujarą, Panie Ziobro? No tak. Robert Żak dość brutalnie paść z suwerennej, myślały, że są bezkarne. ABW wpadło na kawę do panów, żeby grzecznie zapytać, co im w garażach, czy, czy im się w garażach jakieś akta nie plątają. I Piotr Trychalski raz jeszcze z komentarzem, że podobno jest jakieś pomieszczenie u Zbigniewa Ziobry solidnie zamknięte i prokuratorzy nie chcieli siłowo otwierać. Podobno dali ultimatum do jutra rano. Rana Bartosz pod Górski pisze, że ABW i prokurator mają działanie uzdrawiające. Tu Państwo się trochę oburzyli, że napisałam, że po Zbigniewie Ziobrze widać, że jest chory, no ale żeby nie było wątpliwości, no jego choroba nie zwalnia go z odpowiedzialności za czyny, które, których się dopuścił i na które zezwolił, więc to, że on jest chory, bardzo mu serdecznie życzę powrotu do zdrowia, także dlatego, żeby mógł w pełni móc ponieść konsekwencje tego, co robił. Więc Panie ministrze, dużo zdrowia życzę. Faktycznie nie wyglądał pan najlepiej, i oczywiście problemów zdrowotnych panu współczuję. Ale to nie jest jedyna rzecz, która się dzisiaj wydarzyła. Eee, bo dzisiaj też. O! To się <laughs> naprawdę wydarzyło. No dużo. dużo się wydarzyło. Nie wiem, czy zdążymy o wszystkim powiedzieć, bo były takie drobne rzeczy, które dały mi dużo satysfakcji. Na przykład, że prokuratura, prokuratura przeszukała mieszkanie Łukasza Mejzy, który e, no, e, ukrył w swoim e, oświadczeniu majątkowym pewną część swojej nieruchomości. To może nie jest taka wielka sprawa. Ale pan Mejza jest tak odrażającą postacią, że nawet takie niewielkie sprawy mnie cieszą. Ale... Albo zarzuty dla Barbary Nowak. Albo zarzuty dla kuratorki Nowak, w dodatku dotyczące trzech odrębnych przestępstw, czyli oszustwa, niestosowania się do wyroku sądowego i przywłaszczenia. To mnie zawsze zadziwia, jak takie osoby, które zawsze tutaj z Chrystusem, Bogiem, honorem na ustach, potem nagle okazuje się, no, że właśnie tak jest. Ale do marszałka Sejmu trafił wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Adama Glapińskiego. Pod dokumentem podpisało się w sumie 191. Jak ja mam co odmienić? 191 osób się podpisało po prostu pod tym wnioskiem. Z oczywiście z koalicji 15 października. Co dalej? Teraz e, musi tę sprawę przeanalizować Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która. Jest w tym postępowaniu takim trochę, można powiedzieć, przyjmującym to zawiadomienie i ona ma prawo już przesłuchiwać świadków, i, i ona daje taką rekomendację do sejmu, już który wtedy działa z kolei jako y, oskarżyciel, można powiedzieć, czyli przegłosowuje potencjalnie wniosek do Trybunału Stanu o postawienie tej osoby w stan oskarżenia. Z tym Trybunałem Stanu to jest taka trochę niedopracowana sprawa w Konstytucji, ponieważ on jest każdorazowo wybierany przez kolejny sejm. I w związku z tym, właściwie na przestrzeni tych naszych, powiedzmy, demokratycznych lat, to jest instytucja, która nie zafunkcjonowała jakoś znacząco. I stąd pewnie też taka dezynwoltura polityków, którzy się trochę z tego śmieją i uważają, że to nigdy. Tak naprawdę się nie wydarzy i że to jest bajka o Rzeznym wilku, bo Trybunał Stanu jest wybierany przez dany sejm, przewodniczącym jest prezes Sądu Najwyższego. W tej chwili, jak wiadomo, prezesa Sądu Najwyższego de facto czy de jure nie ma, ponieważ prezeską nazywa się osoba, która była wybrana przez neokRS, jest neosędzią. Ergo zgodnie z wszystkimi europejskimi trybunałami, orzeczeniami nie jest, nie może sprawować tej funkcji. Pani Małgorzata Manowska, tak. która chwali się za żyłością z prezydentem i tym, tak. że sobie wpadają cały czas na w związku, obiadki. I jeszcze do dodatkowo tuż przed zmianą władzy została zmieniona ustawa o Trybunale Stanu i regulamin, tak żeby było jak najtrudniej tych wszystkich gagatków postawić potencjalnie w stan oskarżenia, więc stąd też z tej, z tej flanki też wychynęła ta, ta hydra, która miała opleść cały system prawny i dać im święty spokój na każdym kroku. No to nie znaczy, że ta demokratyczna większość powinna pasywnie rozłożyć ręce, no, że tak prezydent zawetuje, Trybunał Stanu się nie zbierze, to się nie zdarzy, tamto się nie zdarzy, więc nic nie robimy. Nie, oczywiście uważam, że jeżeli są ku temu odpowiednie yy, dowody, dokumenty, co... Też trudno mi orzec, bo nie jesteśmy przecież do tego bezpośrednio dopuszczeni, tylko zrobi to ta Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, no to po prostu trzeba go postawić przed tym trybunałem. Efektem orzeczenia może być utrata praw publicznych i tej funkcji. Ale trzeba też jasno powiedzieć wszystkim, że to się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Tak? W związku z tym stąd kiedyś ta taka metafora, prawda, Ziobry, nie bądźcie fujarami, no bo przecież. Kiedyś miało dojść już do postawienia jego pod, przed Trybunałem mm. Stanu. W 2015 ktoś, ktoś roku. ktoś poszedł do fryzjera, a ktoś nie dojechał. Tak, a ktoś się zatrzasnął, i, I tymi zabrakło pięciu. byli demokraci, więc jak gdyby on. No miał i wśród nich była przykład Ewa Kopacz i chyba Radosław Sikorski, jeśli dobrze pamiętam. Nie chcę tutaj No, więc, e no więc To nie jest instytucja, która się, która się jakoś bardzo sprawdziła, niemniej jednak uważam, że trzeba e w momencie, kiedy są dowody na to, że ten e prezes. Po prostu podporządkową instytucję, która jest zgodnie z konstytucją z 227 artykułem, no po prostu bankiem, naszym bankiem narodowym, polskim, a nie narodowym, a nie bankiem solidarnej Polski, czy suwerennej Polski, tak? czy PiSu czy kogokolwiek. Zjednoczonej prawicy, tak, tak zwanej zjednoczonej. tak jest też takie, że to jest oczywiście organ niezależny i ma pilnować stanu złotówki i, 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 i budżetu, bo nawet jest to instytucja, która się mieści w takim rozdziale finanse publiczne, czyli jakby jest elementem całego takiego rozumowania Konstytucji, że pilnujemy finansów, nie przekraczamy pewnych granic zadłużenia. Mamy do tego Narodowy Bank Polski, mamy Radę Polityki Pieniężnej, Konstytucja ustawia ich wzajemną relację i Zakłada, że ten organ rzeczywiście pilnuje tej wartości złotówki. A wszyscy byliśmy świadkami jakiejś e, e, orgi tych, 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 tych konferencji, które stały się też m, m, źródłem nieskończoności memów, i, i, i to było żałosne, to, to było po prostu wszystko straszne. Zwłaszcza, że w międzyczasie inflacja rosła do kilkunastoprocentowych poziomów, co zabijało ludziom. Y, działalność gospodarczą i ich w ogóle wydolność finansową i to się wszystko działo w momencie kiedy y, y, zbliżały się wybory i, i działania prezesa były nakierowane na wsparcie partii rządzącej plus tam, wówczas rządzącej, plus tam były różne działania też korupcyjne, przyznawanie sobie jakiś y, kosmicznych premii, prawda, zatrudnianie jakichś państw z torebkami, które w ogóle nie wiadomo w ogóle jaką miały tam funkcję. Oczywiście pewnie to nie będzie przedmiotem akurat oskarżenia przed Trybunałem Stanu, ale było to też y, znamienne, że tam byli zatrudniani ludzie kompletnie bez, y, bez kompetencji. Wreszcie jest zarzut taki, że nastąpiło przekłamanie, czyli sfałszowanie dokumentu publicznego co do tego, jaki jest y, stan finansów banku i z, z jaką kwotą y, wchodzi y, Wchodzimy w nowy rok. Czy, czy długu, czy jakiegoś zysku. No i to już jest grube, no bo to jest po prostu co, kompletny brak zarządzania tym skarbem narodowym, który prezes ma obowiązek zgodnie z konstytucją strzec. Nie wiem, jak się potoczy dalej ta sprawa, no bo ona pewnie też będzie tygodniami wałkowana w tej, w tej komisji, w której ma być też przedmiotem analizy. No dobrze, a w którym momencie prezes Glapiński żegna się ze swoim stanowiskiem? Nie no, żegna się ze swoim stanowiskiem, gdyby Trybunał orzekł, że... Nie, czyli żegna. dopiero jak żegna, czyli w momencie, kiedy na przykład ta znaczy, sprawa... Może oczywiście zrezygnować. No, bo ale wiadomo, że tego raczej nie zrobi, bo jest bardzo przywiązany do swojego miejsca pracy, a w dodatku w NBP takie schronienie znalazło dużo polityków tak. w PiS u i w ogóle związanych... W no, no, strukturalnie struktur... to, po, to jest bardzo dobrze chroniona funkcja, no bo... Czyli no, bo to nie jest tak, że w momencie, kiedy wniosek stronę. trafia do Sejmu, to wtedy z automatu prezes traci swoje stanowisko. Nie, 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 nie. No on tak. musi być przeciwko niemu wyrok ba dwóch instancji, akurat w Trybunale Stanu to jest ten sam Trybunał, tylko w innych składach orzeka, no ale musimy pamiętać, że to jest skonstruowane tak, żeby tego prezesa chronić, no bo założenie jest takie, że on ma być od tej władzy yy, ustawodawczej i wykonawczej niezależny, no więc te progi są bardzo wysokie. I yy, jeśli były spełnione kryteria, żeby postawić go przed ten, przed ten trybunał, no to gdyby on był normalnie funkcjonujący, to być może ten proces by szybko poszedł. Natomiast będziemy mieli do czynienia z obstrukcją, ponieważ tak jak powiedziałem obecnie przewodniczącą jest osoba, która specjalnie zmieniła regulamin tak, żeby do tego nie doszło. Ona mhm. będzie przewodniczyć składom, które, które będą ewentualnie zasiadać, więc... Nie będzie zainteresowana w tym, żeby, żeby prezes Glapiński był pozbawiony funkcji publicznej. A będziemy teraz mieli, bo teraz wiadomo, z racji tego, co się wydarzyło, i tych przeszukań w różnych domach, no to sprawa nie była tak głośno komentowana, jak pewnie byłaby komentowana, gdyby była jedyną taką aferą dzisiejszego dnia. Czy teraz będziemy mieli do czynienia z taką mobilizacją i taką akcją posłów, polityków, prawicy, którzy będą teraz właśnie hashtag murem za Adamem Glapińskim? Hmm. <głos> <głos> Już dużo tych murów y, m, muszą ustawiać. Mur za. Tak, że to, może, to może być jeden mur. Murem taki, za murem. Mur przechodni. Ten mur raz jest za kamińskim, raz za Siobą a, a raz za glapińskim. Tak, albo ustawiamy mur i, i, I do niego wstawiamy tak. tych, tych różnych kolejnych. Ciekawe, kto jeszcze. Y, no, przed świętami trzeba dać ludziom też temat do, do rozmów przy świątecznym stole. Może, może ktoś jeszcze się objawi. W sprawie prezesa Glepińskiego, to tak, chciałbym przypomnieć, że jednakże Donald Tusk obiecywał w lipcu, że Adam Glepiński nie będzie prezesem ani przez jeden dzień. No to była taka no, przesadzona obietnica, mhm. no, pozostająca w emocjach kampanii wyborczej. Takie rzeczy się mówi, ileś takich rzeczy powiedział Donald Tusk. Które potem się okazywało, że jednak tak zupełnie szybko ich nie da się zrobić. Mm -hmm. Też wtedy pisali różni prawnicy, specjaliści. No jednak to się nie wydarzy tak zupełnie następnego mm -hmm. dnia. Jednak jest to, jest to długi proces. No ale niewątpliwie tutaj Donald Tusk chciał dowieść w jakiś sposób tą obietnicę. No i to jest taki sposób, właśnie, żeby powiedzieć: słuchajcie, realizujemy no jakby już, już nie pamiętajmy, że to miało być natychmiast, ale, mhm. ale jednak traktujemy to poważnie i, i chcemy to zrobić. No Adam Glapiński był bardzo symboliczną postacią, właśnie choćby przez te konferencje prasowe, przez całą Które politykę. Które miały twój urok? No, miały. No, tak, chociaż no, na przykład u nas w Okopresie Jakub Szymczak, który je opisywał, czasem mówił naprawdę już dość, już, już, już dajcie spokój. Odmawiam dyżurów. Nie da się zobaczyć, no, ile zacznienia. można. Najpierw trzeba to oglądać przez ileś godzin, a potem, potem jeszcze to opisać. No, no tak, no, ale to rzeczywiście tutaj pewnie z politycznego punktu widzenia będzie ważny cały ten proces. To że, to, że to będzie trwało, to, że zajmie się tym ta Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, że będą jakieś przesłuchania, one będą tajne. Ale pewnie w trakcie ktoś coś powie, coś media ujawnią i, i, i czegoś będziemy się dowiadywać. Być może jest tak, że osoby, które będą w tej komisji, liczą na to, czy będą liczyły na to, że prezes Glepiński. Coś powie, albo co zadziała przeciwko niemu, albo co zadziała przeciwko jakimś innym osobom, że może jednak z samych prac tej komisji wyniknie jeszcze coś dodatkowego. E, no, to pewnie będzie trwało długo. Oczywiście nie wiadomo jak się skończy, bo tak jak mówiła Paulina, tutaj są bardzo wysoko ustawione te progi. E, dla mnie ten wniosek jest o tyle istotny o, o postawienie Adama Glackińskiego przed Trybunałem Stanu, no, że on rzeczywiście tam wymienia różne zarzuty. One już w tej chwili są dyskutowane przez ekonomistów, co się zgadza, co się nie zgadza, że z tymi obligacjami to może tak, a może nie. To, to są szczegółowe ekonomiczne sprawy, na których ja się nie znam. Natomiast pojawia się tam też ta kwestia apolityczności, która jest takim koronnym, tym ostatnim zarzutem jest pokazane w jaki sposób prezes Głapeński łamał mhm. tą zasadę konstytucyjną a polityczności prezesa banku centralnego i myślę, że to jest taki sposób też na ustanowienie jakiegoś standardu i na przypomnienie opinii publicznej obywatelkom, obywatelom od prezesa banku centralnego wymagamy tego i tego. Chcemy, żeby to był taki człowiek, żeby działał w ten sposób, to jest to jest taka osoba, która trochę pozostawała poza zainteresowaniem. Nie, nie, nie do końca wydaje mi się, że, że obywatele wiedzieli, czego wymagać od takiej osoby. I my trochę dostaniemy taki katalog wymagań po całej tej sprawie. I to, to wydaje mi się takim pozytywnym efektem. No, negatywny będzie pewnie taki, że będzie trwało jeszcze bardzo długo i zakładam, że dla Narodowego Banku Polskiego, który stoi na straży bezpieczeństwa naszego pieniądza, to nie jest dobrze, że prezes będzie teraz walczył z zarzutami, czy właściwie będzie się sprzeciwiał temu wnioskowi o Trybunał Stanu i że w ogóle temu wszystkiemu będzie na pewno towarzyszyła awantura polityczna. Na, na pewno nie, chociaż nie zadziwia, też nie znam się na ekonomii, natomiast zadziwia mnie jakaś odporność gospodarka złotego, w ogóle na cały ten cyrk. Może to się po 8 lat uodporniło złotówkę. Rzeczywiście się idzie swoim torem mm. trochę. tak To znaczy nie jesteśmy, to, to, nie jest, to nie jest nagły jakiś szok dla rynku i dla złotego, że, że, że jest taki news, to po prostu mm. y, myślę, że ci, którzy decydują o tej dużej ekonomii po prostu przyzwyczaili się do tego, że to jest tam, stamtąd idą kompletnie, kompletne brednie i jakieś y, fantasmagorie, które nie mają z rzeczywistością nic wspólnego i trochę się nauczyliśmy jako społeczeństwo, jako ekonomia z tym żyć. To oczywiście nie jest normalne, bo to jest też taki transitional period. Tak? Znaczy, to, 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 to co ty trochę mówisz, że, 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 że to jest taka jedna wielka terapia. Jedna wielka wirusowa choroba, z której może wyjdziemy, a może nie, ale generalnie chcemy się wyleczyć i taką szczepionką jest też ten facet na tym stanowisku. tak? Przedtem przecież prezeską była Hanna gronkiewicz walci i Balterowicz swego czasu, więc jakby oni byli figurami, ale dopiero później. Tak? Natomiast swoje te ekonomiczne działania wykonywali, jakby nikt się nimi nie interesował wtedy. tak? Więc myślę, że Skutek ekonomiczny jest oczywiście do przebadania, i trochę z ekonomistami z jak z prawnikami, że jest prawda, trzech ekonomistów, cztery opinie, więc czy dwóch ekonomistów, trzy opinie, raczej tak powinno być. I też nie do końca nieraz jest jasność co do tych skutków. No, niemniej jednak po prostu trzeba to zrobić, żeby nazwać rzeczy po imieniu. No, my też podlegamy cały czas ocenie tych wszystkich agencji ratingowych i tak dalej. W momencie, kiedy Rząd pokazuje i większość parlamentarna, że chce się zmierzyć z tymi problemami, chce postawić w stan oskarżenia osoby, które, które upolityczniły funkcje niezależne. To też zyskujemy pewnie jakąś wiarygodność w oczach mm, tych, którzy chcą z nami na przykład handlować. Tak? No, tak sobie wyobrażam, że to może wyglądać. Ale prawnie to będzie bardzo długa droga, i oczywiście twórcy Konstytucji przewidzieli ten cały. Bardzo taki skomplikowany, wysoko postawiony pułap potencjalnej odpowiedzialności, po to, żeby zapewnić tę niezależność. No i długa droga przed tymi, którzy te oskarżenia będą stawiali, ale ono jest tak ciężkiej natury, że. Że wydaje się mieć szansę na powodzenie. A no nie do końca tak naprawdę zmieniając temat, bo jutro wznawia obrady komisja śledcza zajmująca się właśnie sprawą Pegasusa i to będą ciekawe przesłuchania, bo będzie zeznawał Krzysztof Kwiatkowski, który był prezesem Najwyższej Izby Kontroli w czasie, kiedy właśnie NIK odkrył faktury za Pegasusa w sprawozdaniach Funduszu Sprawiedliwości. Oraz Michał Woś, ten, że Michał Woś, którego, do którego mieszkania dzisiaj weszły służby, żeby go przeszukać. Ale właśnie, czy to, że dzisiaj służby przeszukiwały mieszkanie Michała Wosia może stać jakoś na przeszkodzie temu, żeby on jutro się stawił przed, ko nie, przed tą nie, komisją? Nie, nie widzę żadnej korelacji prawnej. Nie jest facet aresztowany, więc... Tak? No tak się zastanawiam, bo zastanawiam się czy też nie będzie pretekst, żeby się przed tą komisją nie stawić. Trudno mi powiedzieć, ale prawnie to nie ma jedno z drugim wspólnego, więc on ma obligo się stawić i może złożyć oczywiście jakieś zaświadczenie albo usprawiedliwienie, no to jest też procedura przewiduje. Ale również rozumiem, że prawnie to, że ABW przeszukuje jego nieruchomości nie ma nic do rzeczy z tym, że on ma jutro przesłuchanie przed komisją śledczą. Nie wydaje mi się, że to był dwa dni prawny dla pana argument za tym, żeby on Chociaż oczywiście rozumiem, że wyobrażam sobie argumenty, gdybym była jego adwokatką. Co można byłoby próbować, jak argumentować, żeby on się akurat tego dnia nie stawił? To nie znaczy, że w ogóle ma się nie stawić, prawda? A czy Zbigniew Ziobro się powinien stawić? Mimo, że jest chory? To znaczy, to zależy od jego stanu zdrowia, bo oczywiście może mieć zwolnienie lekarskie, albo może podlegać chemii, albo czemuś jakiemuś leczeniu, które uniemożliwi to. I tutaj pełne. Pełen respekt dla, dla jakby stanu zdrowia i okoliczności, które z tego wynikają. I tu nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek miał to ignorować, no bo to jest taka rzecz już najbardziej fundamentalna, tak? Mm -hmm. Zdrowie oczywiście zawsze może być argumentem, zwłaszcza jak ktoś jest w czasie leczenia onkologicznego. Ale też są różne formuły przesłuchań, i nie wiem, Pana Giertycha próbowano przesłuchać w szpitalu, tak? No, ja więc... pamiętam kobietę w trakcie porodu, którą próbowa próbowano przesłuchać. Tak, a więc... następnie przesłuchujący ją prokurator został sędzią Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej. Wspaniale. Także znalazł się tam gdzie zasłużył. Było, gdzie, tak, tak. Zasłużył sobie. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, można powiedzieć. Tak. Agata, a ty po, tym po tych jutrzejszych obradach Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, czego się spodziewasz? Po pierwsze, Zbigniew Ziobro dzisiaj powiedział, że w ogóle cała ta akcja to był wyraz desperacji po... Udanym bardzo przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego. Dla Kaczyńskiego, ja, dla, na, na, dla Jarosława, Jarosława Kaczyńskiego, Kaczyńskiego, oczywiście. Tak, tak, więc to jest znowu jakiś kolejny poziom. No tak, to była też narracja, że trzeba było przykryć to, że te 100 konkretów, to właściwie tak, nic tak, nie wyszło. Tak, mhm. tak, to naprawdę, przypomnijmy to, od lat. Są pokazywane te nieprawidłowości, i tak. naprawdę tutaj przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie ma nic do rzeczy. Jakby jego nie oceniać, ja akurat nie najlepiej oceniam, mówiąc delikatnie, zachowanie komisji podczas tego przesłuchania, ale no jednak no nie miało to. Nic, Nic wspólnego. wspólnego. Mhm. Prace nad tym funduszem trwały w Ministerstwie Sprawiedliwości od dawna. Było sprawozdanie w Sejmie Zuzanny Rudzińskiej, bluszczy i, i naprawdę odsuńmy od tego Jarosława Kaczyńskiego. No, ja jestem bardzo ciekawa tego jutrzejszego przesłuchania. Mam nadzieję choćby, że komisja będzie lepiej przygotowana niż była w przypadku Jarosława Kaczyńskiego i że jednak. Panowie zasiadający w komisji będą lepiej trzymać e, jakoś nerwy i emocje na wodzy, bo e, no, to jest istotne też, w jaki sposób się prowadzi takie przesłuchanie, w jaki sposób rozmawia się ze świadkiem i czy pozwala się jemu na takie hasanie, e, które, na które nie dość, że. Że tam posłowie pozwalali. To jeszcze je często prowokowali i moim zdaniem stracili okazję, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego. No też straconą okazją było to, że po prostu nie mieli dowodów w ręku i być może mm -hmm. należało przesunąć to przesłuchanie, jednak To jest jedyny w ogóle będą. problem, bo te komisje tak naprawdę pełnią w jakimś sensie. Mm, Funkcję no, pro, prokuratora przesłuchującego. No, do tego trzeba mieć pewne umiejętności. No i teraz, oczywiście, one się składają, te komisje po prostu z posłów wybieranych tam z jakiegoś klucza, głosowania z, z większości, z mniejszości i tak dalej. Natomiast bardzo często to nie są osoby, które mają jakiekolwiek przygotowanie prawnicze do tego, żeby kogokolwiek przesłuchiwać, czy też. Retoryczne przygo przygotowanie, prawda? I to jest pytanie, jak to powinno w ogóle na przyszłość wyglądać. Być może te komisje powinny mm, z definicji mieć gabinet, w którym są osoby przygotowane merytorycznie do tego. Nie wiem, nie mam na to dobrej odpowiedzi, ale po prostu te y, 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 przesłuchania wielokrotnie dla nas, prawników, no po prostu zęby bolą, bo, bo nie tak się zadaje pytania, nie tak się. Uchyla, yy, znaczy po prostu trzeba mieć pewną wiedzę prawniczą, żeby to robić. No. Dla nas dziennikarzy myślę, że też, no. że, że bardzo mm. często też. Nie brakuje że... takich po prostu krótkich, konkretnych pytań, bo jak słuchałam tak. tego, tych posłów, którzy bardzo chcieli przy każdym pytaniu zaistnieć i te pytania mm. przez to robiły się strasznie długie i w połowie ja już traciłam wątek. Nie róbcie tak jutro, proszę. Tak, tak. Oraz takie naprawdę są proste techniki. Co to znaczy, ale konkretnie, ale kiedy, ale kto? I ty, ty, szkolenie ty, jakieś. Mm. I po prostu trzeba Dar też zrobić do tego brakuje. Z postępowań, no bo to... no, Może będą lepiej jutro przygotowani No, no minister Wos, jako ten, które, no, którego nazwisko pojawia się w związku z zakupem. Pegazusa z Funduszu Sprawiedliwości. No jest bardzo ciekawą osobą do tak, przesłuchania. Tak. Na pewno będziemy to oglądać, na pewno będziemy o tym mówić. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze ostatnie dwie super naklejki. Ewa Stępień, Dominika Płcińska. bardzo dziękujemy. Ania Pawelec, która dołączyła komentarz, że zwraca też uwagę na dzisiejsze doniesienia NIK. Dzisiaj prezes Banaś zorganizował konferencję, na której mówił o tym, w jaki sposób PiS, rząd PiS ręcznie sterował finansami przyznawanymi. I samorządom. Oh. A ja zwracam jeszcze uwagę na to, że prezydent podejmie jutro decyzję w sprawie pigułki dzień po. No ale wiemy jaką podejmie. O, dzisiaj spotkał się z posłankami lewicy i powiedział, że rozważa w swoim sumieniu. A w nie wiem, ale co? Ty, Ca całą ty, ty całą ty pigułki od... w sumie <laughs> będzie, będzie rozważał. Tak jakby się... Uczy się sytuacji bycia nastoletnią dziewczyną. tak? Na ja nie tak. wiem, bo tego jego o tej bombie hormonalnej, i o tym, jak dziewczynka no 15-letnia 15 na wszelki wypadek łyknie sobie pięć, no to były takie bzdury, ale mówił to z takim przekonaniem i z takim poważnym wyrazem twarzy, że ja nie wiem, czy tutaj będziemy zaskoczone tym, co no on myślę, że mógł zrobić. Przynajmniej miał szansę nabyć jakiejś wiedzy. Od ja mam nadzieję, że to zostanie rozwiązane. Ale... Jeśli on zawytuje, nawet to zostanie rozwiązane receptami farmaceutycznymi i koniec kropka. Tak, Tak, tak zapowiadała. Mhm. Ministra. Bardzo Znaczyna. Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Wpierałam do tego. Dużo tematów. To właśnie. właśnie. Wam dziękuję. Paulina Kieszkowska, inicjatywa Wolne Sądy, debiut w studiu wyborczym. Mam nadzieję, że to będzie debiut, który poskutkuje tym, że Paulina będzie tu zaglądać od czasu tak, do czasu. dziękuję za Agata Szczęśniak, OKO.Pres. Bardzo dziękuję. Wam serdecznie dziękuję za to, że spędziłyście z naszymi widzami i ze mną ten wieczór. Ja Państwu ogromnie dziękuję za obecność, zaangażowanie, komentarze, naklejki i, i, i za to, że Państwo tutaj są i nas wspierają. Za Zapraszam jutro, 21. Jak zawsze, a jutro moim gościem będzie Tomasz Piątek. I co ciekawe, chcemy sobie tak bardzo dokładnie przeanalizować postać Adama Glapińskiego od początku do końca. A znacie Państwo Tomasza Piątka, więc wiecie, że on zawsze potrafi się dogrzebać bardzo głęboko. Dziękuję, spokojnej nocy. Dziękujemy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.